Nazywam się Mariusz Olczak i jestem kolekcjonerem szkła. Szkło zbieram od 10 lat i tutaj na wystawie w Prasce chciałem zaprezentować wszystko to, co przez te 10 lat udało mi się zebrać. Nie jest to cała moja kolekcja, tylko wybrane sztuki. Jest ich dokładnie tutaj 275 sztuk. Tu na wystawie w Muzeum w Prasce chciałem zaprezentować szkło nakierunkowane na edukację. Są tu szkła z huty Ząbkowice, z huty Hortensja, Sudety, Barbara i wiele innych hut, które już nie istnieją. Wystawa jest oparta na projektach Ludwika Fiedorowicza, którego jest tutaj najwięcej eksponatów. Są lata starsze z lat 70. i 80., ale są również szkła z jego najnowszej twórczości, z najnowszych lat, z lat 2000. Jestem, przyznam się, chyba największym kolekcjonerem szkła Ludwika Fiodorowicza z tych lat współczesnych. Oprócz reedycji, które realizował starszych prac, są jego nowe projekty, jego nowe spojrzenie na szkło, całkowicie inne, odbiegające od wizji tych z lat młodszych. No i tu na samym wejściu do muzeum zderzamy się z twórczością właśnie Ludwika Fiedorowicza. Na samym początku są tu prace Ludwika Fiedorowicza z lat 70., wazony Olmeco, bole. I tu w gablocie jest, przykładowo tu na górze, forma artystyczna I'm Growing, projekt Ludwika Fiedorowicza z lat 70., którą tą formę reedykował w latach 2019. Są poniżej formy Icaro. Też to jest projekty z lat 70. i to są też reedycje z lat niedawnych, z 2000. Poniżej są nowe formy artystyczne Ludwika Fiedorowicza, nowe jego spojrzenie. Atlantic Wave, bardzo ładna forma. Dawniej takie szkło było niektóre nie do uzyskania, te formy. Dzisiaj przykładowo Ludwikowi udało się to uzyskać poprzez inną technologię. Formy, które mnie bardzo zainteresowały i zaskoczyły kolorem i formą, to są projekty Jerzego Maraja, wykonane w hucie Makora, Krosno. Formy jazz oraz blues. Takie projektował w latach 80. Ptaszydła projektu Ludwika Fiedorowicza. Projekty z lat 80. Tu na wystawie są jako reedycja z lat współczesnych. Te formy zielone były produkowane w bardzo małej ilości w hucie szkła artystycznego Stasic. W tej gablocie widzimy projekty Ludwika Fiedorowicza pomieszane i z lat 70. i współczesne, które razem ze sobą bardzo ładnie współgrają. Jest wazon z kolekcji Nefre, są szklanki z zestawu Kasprowego, wazony formy Ovalia oraz nowe, całkowicie jego spojrzenie, wazony Coria. Z tej gabloty jestem bardzo dumny i szczęśliwy tego, że te formy akurat posiadam. Są tak, przedstawiłem te w kolorze turkusowym, ten cały zestaw. Nazywa się Kaspro. To są projekty wszystkie Ludwika Fiedorowicza. A z czego jestem dumny? Z tego, nie tylko z tego, że ich posiadam, ale również z tego, że nazwę Kaspro zaproponowałem Ludwikowi Fiedorowiczowi, żeby te gdy myśleliśmy o nazwie tych form, żeby tak nazwać. Kolejną moją perełką, z którą jestem naprawdę dumny, to jest zestaw wazonów, zestaw form. Wazon i czarka projektu Ryszarda Serwickiego są naprawdę unikalne i w połączeniu jeszcze w tych dwóch kolorach
bursztynu i koloru bałtyku dają naprawdę niesamowite efekty. Przepiękne kolory i przepiękne formy wychodziły z huty Zawiercie. Projektantem tam był Józef Podlasek oraz pani Maria Słaboń. Uzyskiwano w nich przepiękne kolory. Bardzo dużo szkła jest w technice antico, tak zwane szkło mocno spienione. Co w tej chwili przy kontakcie ze światłem, ze słońcem daje naprawdę przepiękne efekty. Tu na chwileczkę chciałem się zatrzymać przy tej gablocie. Są na tej górnej półce projekty pana Zbigniewa Chorbowego. Jest to jeden z największych projektantów szkła w Polsce. Tu jestem dumny z tego tria, z tych trzech miniaturek. Bardzo rzadkie formy, bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Jedną z bardziej docenianych przeze mnie hut szkła, które już nie istnieją, a które wypuściły przepiękne formy, jest huta Kamionka z Łysej Góry. Tam projektantem był, jeden z wielu był projektantem, Wiesław Sawczuk. I tu w tej gablocie są jego projekty. Mam bardzo dużą kolekcję przykładowo tych dzbanków, które tu pokazałem tylko 3 sztuki, a mam ich bodajże 16 w tej chwili, w różnych kolorach, w różnych wysokościach. One nie różnią się tak mocno, odbiegają od siebie, ale jednak tak tutaj widać jest każdy jest inny. Są takie surowe i w tej surowości naprawdę tkwi urok. Kolory są również dla mnie obłędne. Nie są tak mocno wyraziste jak przykładowo w hucie Barbara, bo to są tak bardziej stonowane szarości, zielenie, fiolety, ale są przez tą barwę kolorów są unikalne. Bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów ze względu właśnie na formę i walor.